Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info w poniedziałek 17 maja i program zaczynamy od kobaltu, gdzie chciałbym wspomnieć o kolejnej kwestii społecznej i środowiskowej, która jest związana z tym minerałem. W ostatnim programie mówiliśmy o kakao i kwestii wykorzystywania dzieci przy tym surowcu, przy produkcji tego surowca. Natomiast w tej chwili przeniesiemy się w inny region Afryki, do Demokratycznej Republiki Konga, która jest największym dostawcą kobaltu na świecie i odpowiada za ponad 70% podaży tej kopalnianej kobaltu. I tam powstała instytucja, która jest między innymi wspierana przez władze Demokratycznej Republiki Konga, a także przez tutaj handlowego dostawcę, handlową instytucję Trafigura, która ma na celu ucywilizowanie kwestii związanych z tak zwanym rzemieślniczym wydobywaniem kobaltu, czyli wydobywaniem przez niezarejestrowane kopalnie, przez osoby nielegalne tak naprawdę, ponieważ no, jakby na to nie patrzeć, są to kwestie związane z brakiem opodatkowania, z brakiem regulacji prawnych, więc można by powiedzieć, że są w jakiś sposób nielegalne, nieunormowane. W związku z czym, że jest to całkiem spora grupa, ponieważ w 2019 roku mieliśmy podaży kobaltu na świecie z wydobycia z 140 tysięcy ton, a rzemieślnicze wydobycie kobaltu w Republice Demokratycznej Konga potrafi sięgnąć nawet 30 tysięcy ton, więc mówię tu o naprawdę sporym wycinku rynku, 20% wycinku rynku, który jest mocno ograniczony i który jest mocno eksploatowany w ostatnim czasie, zwłaszcza w związku z elektryczną rewolucją w transporcie, to w tym momencie ten cały kobalt wytwarzany rzemieślniczo ma trafić pod jurysdykcję Entreprise Generale du Cobalt, czyli w skrócie EGC, czyli właśnie tej instytucji, która ma upewnić się, że ten identyfikowalny łańcuch dostaw, czyli pochodzenie tego kobaltu i stosowane różne środki bezpieczeństwa i nie tylko, a także zasad przepisów prawa w tych kopalniach rzemieślniczych, nie czynią z tego metalu tak zwanego krwawego metalu, czyli metalu, który ma pochodzenie w jakiś sposób związane z grupami przestępczymi. Tu mówimy przede wszystkim o dwóch rzeczach, bo kwestia podatków dla państwa, oczywiście dla władz Konga, jest istotna, natomiast dla samych kopaczy, których jest nawet 200 tysięcy górników, a powiązanych ekonomicznie z tym rzemieślniczym wydobyciem jest nawet milion mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga, to kwestie są dwie społeczne. Pierwsza, ta sama co na wybrzeżu Kości Słoniowej z kakao. Wykorzystywanie dzieci do pracy. Osoby nieletnie tak mogą się dostać do mniejszych szybów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dość istotna, to fakt, że bardzo często górnicy pracują za bardzo małe pieniądze, mimo że w ubiegłym roku wydobyli 18 tysięcy ton surowca o wartości rynkowej około 800 milionów dolarów, to sami kopacze zobaczyli z tej kwoty bardzo niewielki wycinek, a czasami nawet i żaden, ponieważ tu właśnie wchodzi ta kwestia wykorzystywania siłowego, zmuszania siłą przez zbrojne bandy, tak zwanych różnych milicji, organizacji paramilitarnych, które wykorzystują rzemieślniczych górników do pozyskiwania surowca, który następnie sami sprzedają z zyskiem, dzieląc się albo bardzo symbolicznymi kwotami, albo wręcz żadnymi z górnikami, grożąc oczywiście im pozbawieniem zdrowia lub życia. Więc to jest druga kwestia. Jeszcze oczywiście trzecia, która gdzieś tam przy okazji zostanie poruszona, przy okazji zostanie unormowana, to kwestie oczywiście środowiskowe, choć czytając na temat najróżniejszych rzemieślniczych kopalni kobaltów w Demokratycznej Republice Konga, nie natrafiłem na kwestię jakiegoś mocnego wpływu tych kopalni na środowisko naturalne. To nie jest wykorzystywanie, tak jak w Brazylii, nielegalne wydobycie złota jest związane z wpuszczaniem do środowiska naturalnego, głównie do rzek, również do Amazonki, rtęci wykorzystywane do oczyszczania złota. Tak, przy kobalcie nie trafiłem na tą informację. Być może ona gdzieś tam jest, ale jakoś na razie jest pomijalna przez te różne instytucje, które najróżniejsze raporty tworzą. Przynajmniej te, na które ja trafiłem, bo być może oczywiście są inne. W związku z tym, ja jestem jak najbardziej oczywiście za i myślę, że też będzie można tutaj liczyć, że w tym momencie oczywiście Tesla i Volkswagen, czy inni duzi gracze, którzy wypowiadali się właśnie na temat krwawego kobaltu z Demokratycznej Republiki Konga, będą mogli zmienić swoje nastawienie i o ile oczywiście będą dalej poszukiwać najtańszego źródła surowca,
to jednak nie będą rezygnować z Konga, który, no, jak wspomniałem, jest kluczowym graczem, jeżeli chodzi o ten surowiec, przynajmniej o na chwilę obecną znane nam rezerwy tego surowca. Przejdziemy teraz oczywiście do wykresów. Ja zapraszam bardzo serdecznie do oglądania programu, subskrypcji kanału, dzielenia się materiałem w mediach społecznościowych. Jest to zawsze fantastyczna droga do pozyskania nowych osób na kanale i sam też ze swojej strony zachęcam do zostawiania komentarzy, zostawiania łapek w górę, ponieważ to też i wpływa na zasięgi i daje mi po prostu znać, że program się Wam podobał. Zresztą do tematu jeszcze myślę, że wrócę pod koniec odcinka, a teraz zajrzyjmy na wykresy. I tak, skoro zaczęliśmy nasz program od metali, to zostaniemy przy metalach, oczywiście przemysłowych na początek, więc mamy w tym momencie oczywiście wykres miedzi, która tak naprawdę niewiele nam się w ostatnim czasie zmieniła, przynajmniej w perspektywie wyceny w funtach, ponieważ oczywiście wycena w tonach to w tym momencie już wygląda nieco inaczej, ale co zobaczcie, wycena w tonach, tutaj mamy pociągnięty wykres, słuchajcie, od ostatniego szczytu w 2018 roku do dołka pandemicznego w pierwszym kwartale 2020 i zobaczcie, że w tym momencie Fibonacci pokazuje nam 10,270 jako za tonę, jako wycenę na poziomie 200%, zniesienie 200%, czyli po prostu przebicie, tak, wejście w ten trend wzrostowy mocno i zobaczcie, że w tym momencie, patrząc na tej dużej wycenie, widzimy sytuację bardzo, bardzo jasną, czyli że mamy na tym poziomie mocne wsparcie. Mocne wsparcie dla tego rynku i myślę, że jest to tak naprawdę rozgrzewka przed dalszymi ruchami w górę, ponieważ ten rynek jest jeszcze bardzo mocno niedoszacowany, jeżeli chodzi o pewne względy związane przede wszystkim z popytem. Temat postaram się troszkę szerzej, zresztą jak mówię bardzo często przez wiele programów, o miedzi, to w praktycznie każdym programie, w którym mówię o tej miedzi, mamy jakąś informację propopytową. Sporo na ten temat było w grudniowym, czy tam z przełomu roku, magazynie kwartalnika Inwestor, kiedy wspominałem o kwestiach związanych z potencjałem Joe Bidena do zwyżkowania cen surowców, niektórych surowców, i też oczywiście do potencjału do spadku cen niektórych surowców, bo też tam w artykule było wspomniane. Więc zainteresowanych odsyłam, jest również dostępna wersja elektroniczna magazynu Inwestor. Będzie link w komentarzu. I w tym momencie oczywiście chciałbym Wam też powiedzieć, że no jeżeli chodzi o miedź, to tutaj wciąż jest bardzo duży potencjał, tym bardziej, że w jednej z największych, znaczy w największej kopalni miedzi na świecie, czyli w Escondida, a także w kopalni Spence należących do BHP Group w Chile, no to mamy rosnący potencjał strajku, ponieważ związkowcy odrzucili propozycję firmy BHP dotyczącą oczywiście zmiany tutaj aktualizacji warunków zatrudnienia, co grozi strajkiem. Tam wspominałem już o tym wcześniej, więc przynajmniej w aktualnościach, bo nie wiem czy w programie, natomiast jest to dość istotne. Temat sprzedaży kopalni przez KGHM, myślę, że większość z Was opanowała bardzo mocno i usłyszała o niej dość wiele, ponieważ to jest jednak polska spółka, więc w naszych mediach całkiem trochę tych informacji szło znaleźć. Natomiast co podkreślimy? KGHM pozbywa się dwóch kopalni, udziału w dwóch kopalniach, kopalni w Stanach Zjednoczonych, Carlota, która w 2020 roku wydobyła 5000 ton miedzi, oraz kopalni Franke w Chile, która dostarczyła w ubiegłym roku 12,5 tysiąca ton miedzi. Czyli sumarycznie pozbywa się aktywów dostarczających 17,5 tysiąca ton miedzi. Natomiast, co by było warto podkreślić, to są relatywnie niewielkie źródła miedzi dla polskiej spółki. Z polskich kopalni KGHM w 2020 roku wydobył 110,4 tysiąca ton miedzi, czyli sześciokrotnie więcej niż tych dwóch zagranicznych. Natomiast w chilejskiej Sierra Gorda, w której KGHM ma 55% udziałów, wydobycie w ubiegłym roku przypadło za te 55 udziałów polskiej spółce przypadło
22,9 tysiąca, czyli też prawie dwukrotnie, znaczy 50% więcej niż suma rocznie w tych kopalniach, które KGHM chce sprzedać. Moim zdaniem całkiem niezły ruch, pozbycie się drobnych aktywów, skupienie się na aktywach dostarczających więcej surowca. W dodatku, wykorzystując te wysokie ceny miedzi, mają szansę uzyskać całkiem fajną cenę. Czy są to ostateczne szczyty miedzi, czy można liczyć, że będzie ta miedź wyżej? Ja uważam, że będzie i postaram się na dniach, mam nadzieję, że w tym tygodniu, rozpisać kilka rzeczy, które uważam w kontekście właśnie miedzi na stronie surowcowe info. Zresztą jutro pojawi się artykuł, nie mój, artykuł gościnny na temat konkretnej sytuacji pomiędzy jedną z australijskich spółek, która jest przy okazji notowana również na GPW, a polską władzą, polskim rządem, może polskim rządem, z czego nie piję tu do aktualnego rządu, ponieważ temat się ciągnie już od lat i dotyka również rządów poprzednich rządów obecnej opozycji. Temat będzie jutro rozwinięty bardzo mocno przez osobę, która naprawdę się mocno przyłożyła do tego i pozwoliła mi ten materiał u siebie opublikować. Więc w tym momencie też zachęcam jutro do odwiedzenia strony surowcowej info, zresztą w social mediach też będzie o tym informacja. A tu na miedzi no mamy wsparcie i myślę, że raczej będziemy się odbijać, żeby przebić się w górę. Co warto podkreślić, ten rynek jeszcze no nie jest jakoś mocno wyprzedany. Kolejny kontakt, widać, że tutaj jest obrót minimalny, czyli w tym momencie trwają przy poprzednim, przy innym kontrakcie po prostu. Widać, że regularnie tutaj są przestoje na kolejnym kontrakcie, czyli oni tutaj operują na miedzi w innych kontraktach. Tam by trzeba było też pozerkać na bieżący, na trzeci kontakt z rzędu, na czwarty, piąty, nawet szósty i zobaczyć, jak te wolumeny się układają, jeżeli ktoś to wolumenowo chciałby rozgrywać, a my no nie będziemy tego w tym momencie w programie przedłużać. Zerkając na rynek złota, atakujemy 1850 w dniu dzisiejszym, co też nie jest zaskakujące, zresztą wspominałem o tym, że złoto nadal jest dość tanie i nadal tutaj po przebiciu 1835 powinniśmy mieć otwartą drogę do pójścia w górę, zresztą łapkę mamy zaznaczoną, łapka jest nadal aktywna, aktualna, w perspektywie tych dwóch tygodni maja, może pierwszego tygodnia czerwca, powinniśmy spokojnie do tych poziomów 1950 dobić. Dlaczego 1950, a nie 2000, które jest bardzo pięknym, okrągłym i mocno pożądanym przez wielu inwestorów poziomem? Z bardzo prostego powodu. Wszyscy wiemy, że chcemy dojść do 2000, więc co zrobią duzi gracze, którzy wzięli długie pozycje w okolicach między 1690 a 1760? Zaczną wyrzucać papier w okolicach 1950, licząc na pozbycie się go w całości bez dużego zbicia ceny. Więc myślę, że tak to może zostać przez nich rozegrane. Oczywiście pamiętajmy, że złoto jest metalem antyinflacyjnym w tym momencie. I tak naprawdę z metali szlachetnych tylko złoto zachowuje się w relacji, w odwrotnej korelacji do dolara, do polityki Fedu, więc tutaj wiadomo, że dolar słabszy, złoto rośnie. Zresztą korelacja najróżniejszych surowców ze złotem jest naprawdę bardzo silna na bardzo wielu płaszczyznach i myślę, że temat też jest warty rozwinięcia, ale to by trzeba było poświęcić naprawdę sporo czasu, żeby te wszystkie korelacje przejrzeć. Pewne rzeczy w korelacjach codziennych do wykorzystania tradingowego już poruszałem na konferencji w Łodzi w październiku ubiegłego roku. Być może ten temat będę rozwijał, jednakże pierwsze badania, które przeprowadziłem, a które też zajęły mi masę czasu, no nie są zbyt obiecujące, bo ciężko znaleźć korelację pomiędzy rynkami, którą dałoby się wykorzystać, czyli z jakimś tutaj, nie wiem, w poniedziałek mamy wzrosty na jednym surowcu czy na jednym instrumencie i we wtorek, który jest z tym instrumentem skorelowany, też mamy wzrosty. Najczęściej jak jest korelacja, to jest ona silna na dany dzień, na kolejny już go nie ma. W sensie, że na przykład kolejnego dnia albo że jakiś surowiec będzie wyprzedzony. No tak czy inaczej skomplikowane różne zależności to na wykładzie poruszałem. Ze złota jakichś informacji specjalnie nie ma. Oczywiście tygodniowe zmiany zapasów metali szlachetnych są na stronie surowcowe info. Tam jak wiecie od ubiegłego tygodnia też już jest temat podzielony na miedź przemysłowe, pozostałe przemysłowe metale i na właśnie stany magazynowe, czyli to wszystko rozdzieliłem, żeby było jeszcze czytelniejsze na stronie, więc macie to wszystko w menu na początku wpisu i możecie jak najbardziej ten temat sobie zgłębić we własnym zakresie.
na stronie. Tych tabelek dzisiaj nie będę przedstawiał, aczkolwiek jak już jesteśmy w sumie przy temacie metali, to myślę, że warto pokazać w sumie przemysłowe, jak kiepska jest sytuacja na metalach w Londynie. Ubiegły tydzień przyniósł nam potężne spadki. LMI mam dane, są publikowane dane w piątki ze środy, czyli to są dane środa i tak liczę i takie tabelki co tydzień, co poniedziałek publikuję na stronie surowcowe info, właśnie w Stanach magazynowych, między innymi ze mną poziomy konkretne w liczbach, jak i właśnie tą tygodniową zmianę. I to jest z ubiegłego tygodnia. Słuchajcie, wszystkie metale, zapasy nam spadły, miedź spadła nam masakrycznie. Masakrycznie nam miedź spadła, więc tutaj naprawdę jest całkiem sporo zamieszania pod tym względem. To chciałem pokazać jako taką ważną informację, bo jednak zmiany londyńskie miedzi wpływają nam na wycenę miedzi na całym świecie. Z kolei też kwestie miedzi w Szanghaju, na szanghajskiej giełdzie, tutaj są dane piątek, pokazują, że oczywiście rośnie nam spora ilość stali walcowanej na gorąco, natomiast również wzrosły zapasy miedzi w Azji, więc mamy szansę na arbitraż w postaci rosnących cen w Londynie, spadających cen w miedzi w Szanghaju. Jest to związane z tym, że ta rozbieżność wynosi w tej chwili około $1000 na tonie, więc jest naprawdę duża. Ale ma to też oczywiście szansę na przełożyć się właśnie na jakieś ustabilizowanie, znaczy ustabilizowanie. Londyńska miedź czy amerykańska powinny podskoczyć w górę, szanghajska powinna troszkę spaść w dół i zmniejszyć tą różnicę, ten spread pomiędzy tymi właśnie rynkami. Chciałbym też wspomnieć, bo też co jakiś czas oczywiście nawet nie mając informacji staramy się spojrzeć na inne rynki, co do srebra. Tutaj też dużych zmian nie ma. Zobaczcie, że tak naprawdę srebro mocno respektuje nam poziomy Fibonacciego. Po każdym, tak, w tej chwili mamy pociągnięte do szczytu, który tutaj mieliśmy wywołany tym nieudanym atakiem Wall Street Bets. Zresztą jak widzicie, nadal nie ma udanego ataku Wall Street Bets na ten rynek. Czy tam, o czym mówiłem kilka programów temu, nadal nie ma tutaj potężnego wystrzału cen, nadal poruszamy się w zakresie, w którym się poruszaliśmy wcześniej, więc no nie ma powiedziane, że w jakikolwiek sposób ten rynek reaguje na tego typu działania oddolne użytkowników, jest po prostu zbyt duży. Nadal to tak twierdzę i widać po wykresie, że tak jest. Mieliśmy tutaj 1 luty szczyt 30.036 i od tego czasu zobaczcie, jak mocno jest respektowane FIBO. Zejście o 50% w 3 sesje. Później powrót i 38.2 jako wsparcie. Później 23.6 zniesienie jako opór. Tutaj już 38 nie zadziałało, ale jednak po zejściu w raz, dwa, trzy, cztery sesje od ostatniego dotknięcia 23.6 zatrzymaliśmy się na poziomie 50. Nastąpiło oczywiście też zatrzymanie. Później w kolejnych dniach było testowane przebicie do 61.8 i powrót nad ponad 50. Tutaj mieliśmy fałszywe wybicie, ale zobaczcie, że zrobiła się nam bardzo gwałtowna fałka. W cztery sesje bardzo ładna fałka, która powróciła nam do poziomów 61.8, które były mocno przewalczane. I potem znowu atak na 50% zniesienie, przebicie. 50% stało się wsparciem, wspartym dodatkowo wzmocnionym poprzez średnią SMA 55 i przez kilka dni cena nam hultała się pomiędzy 26,9 i następnie przeskoczyła i w tym momencie 26,92 jest wsparciem, gdzie jeśli byśmy jeszcze raz je przetestowali jakimś knotem na świeczce dziennej, jest to punkt, żeby ewentualnie zastanowić się nad jakąś długą pozycją na tym właśnie rynku. Tak więc myślę, że to jest do ewentualnego rozważenia, aczkolwiek czysto technicznie i wtedy oczywiście stawiamy się 28-28-11 jako target, ale widać, że musiałby być też jakiś impuls, więc ostrożnie tutaj przy tym poziomie, bo ostatnio nie doszliśmy do tego idealnie, ale więc może się zdarzyć tak jak tutaj w lutym, że mieliśmy oczywiście jako wsparcie, ale zostało ono mocno przetestowane, więc będzie trzeba być ostrożnym, żeby nie wejść zbyt dużą pozycją na tym poziomie, aczkolwiek wygląda na to, że raczej powinniśmy być w trendzie wzrostowym. Jest to też związane z przemysłowym zastosowaniem srebra i to się nie zmienia. Też uważam, że jesteśmy byczo nastawieni do srebra, powinniśmy być byczo nastawieni do srebra i w dłuższej perspektywie czasowej jak najbardziej spodziewać się, że będzie to
srebro nam rosło również powyżej 30 dolarów, aczkolwiek kiedy przekroczymy barierę 30, na jak stałej, czy nie będzie tam czyszczenia pozycji przez dużych graczy, którzy będą chcieli wyjść przy tej cenie i troszkę zepnąć cenę, żeby odkupić taniej, tego oczywiście jeszcze nie wiem, na chwilę obecną po prostu do 28, 11 i wtedy zobaczymy, czy będziemy mieli szansę zrobić z tego opór. Tak jak tutaj przewalczyć to i następnie zrobić sobie z tego formę wsparcia, czy też nie. Więc to kwestia czasu. Pozostańmy może przy przemysłowych i skończymy sobie po prostu przemysłowe i przejdziemy do rolnych. Na ropie, słuchajcie, podobna sytuacja. Mamy określone FIBO 61,8 wzniesienie od szczytu w marcu do dołka w marcu i mamy w tym momencie 61,8 jako wsparcie dla tych cen już tak naprawdę od 29 kwietnia, czyli już ponad 2 tygodnie. Widzimy, że chodzimy do psychologicznej 70 od tego poziomu, który jest ewentualnie naruszany do poziomów poprzedniego FIBO, który no, tu są dość jasno rozłożone, bo jednak to jest krótki zasięg. Natomiast jak zerkniecie, tak myślę, że jeszcze można spokojnie to powiększyć, żebyśmy mieli jeszcze czytelniejszą sytuację. Może wywalę tą tabelkę, bo ona jest nam w tym momencie niepotrzebna. Natomiast widzimy, że jesteśmy nadal w trendzie wzrostowym, patrząc po SMA. 67,15 z dobrym punktem, natomiast od dawna, czyli od 27 kwietnia, nie byliśmy poniżej 65,8. Czyli już mamy jakiś zarys rynku, natomiast co do samych informacji z rynku ropy, wznowiono pracę oczywiście w ciągu Colonial Pipeline w czwartek w ubiegłym tygodniu, choć jeszcze w piątek 65% stacji w Karolinie Północnej było bez paliwa. W Virginii, Karolinie Południowej, Georgii prawie 50% stacji było pustych. W piątek problemy z zaopatrzeniem miało nadal ponad 14 tysięcy stacji w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście w szczytowym momencie tych problemów paliwowych było na ponad 16 tysiącach stacji. Według Bloomberg News Darkside zażądało 5 milionów dolarów okupu od spółki i spółka go zapłaciła, choć oficjalnie o tym nie mówi. Nie wnikam, to już jest kwestia oczywiście związana, zresztą oficjalnie nie mogą nawet się przyznać, bo powiedzenie, że zapłaciliśmy, może oznaczać, że po prostu może zachęcać inne tego typu grupy hakerskie do szantażowania tej czy innych spółek. Zresztą w tej chwili pojawiły się informacje, że grupy właśnie zajmujące się wymuszaniem okupów tego typu na grupy technologiczne troszkę spowalniają swoje działanie ze względu na tą nagonkę, jaka się pojawiła ze strony amerykańskich służb, utratę części serwerów i tak dalej. Na jak długo to potrwa, zobaczymy. Tradycyjnie pewnie przez chwilę będzie zamieszanie, a później wszystko wróci do normy. Sam rynek, jak dla mnie, jest w konsolidacji. To, co wspomniałem, 67,15, 70 dolarów. Nie ma jakoś tutaj dużych informacji, które by mogły nam mocno wpłynąć na wzrost, dalsze wzrosty cen, poza tymi, które już były. Szanghajskie zapasy ropy naftowej spadły nam o 4,26% tydzień do tygodnia, ale za to mamy o 8 więcej aktywnych odbiorców w Stanach Zjednoczonych, więc też jest szansa, że będzie pompowanie w większej ilości surowca w Stanach Zjednoczonych, choć EA, ta energetyczna agencja amerykańska, nie zmieniła swoich prognoz, nadal uważa, że będzie całkiem spory spadek produkcji ropy w tym roku, średni oczywiście. Na stronie znajdziecie też informacje o wynikach Rosneftu czy Petrobrasu, więc na stronie surowcowe info, a my zerkniemy na gaz ziemny, który nam nas bardzo ładnie wyskoczył w górę. I na gazie ziemnym, słuchajcie, dużo się zmienia. Taka trochę ogólna informacja. Azjatyckie zapotrzebowanie na gaz ziemny, azjatyckie, czyli tutaj to, o czym co będzie, jak mówimy, czyli o cenach spotowych. To jest dość kluczowe, ponieważ azjatyckie zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie odpowiadać za 95% globalnego wzrostu popytu na LNG w latach 2020-2022, a prawdopodobnie również i później. Mimo pandemii, która w ubiegłym roku dotknęła Chiny i tego ich lockdownu, to Chiny odpowiadały za zwiększenie popytu na LNG w ubiegłym roku o 7 milionów ton.
Tutaj również Korea Południowa uzupełnia zapasy. Indie borykają się z problemami lokalnego sektora wydobywczego, które w tej chwili jeszcze będą pogłębiane przez ich problemy z ponad 300 tysiącami nowych przypadków koronawirusa dziennie. W związku z czym importowy udział LNG wzrósł w rynku o 13%, mimo że sektora energetycznego Indii całkowitego ma tylko 2% udziału, więc tutaj mamy naprawdę import potężny wzrost. Silny popyt, który wraz ze wzrostem podaży w pierwszej połowie tego roku powinien zapobiec zwyżkom spotowych cen powyżej 20 dolarów, jakie widzieliśmy w ubiegłym roku i na początku tego roku. Natomiast ceny skroplonego gazu ziemnego w tym tygodniu wzrosły, znaczy w ubiegłym tygodniu wzrosły. Dostawy czerwcowe o ponad 5% do ponad 10,1 dolara za MMBTU w Azji, więc też nadal tu jeszcze to wszystko rośnie. Co warto podkreślić, właśnie amerykańska EIA prognozuje, że gaz ziemny będzie odpowiadał w tym sezonie letnim za 37% całkowitej produkcji energii elektrycznej w Stanach Zjednoczonych i jest to 5 punktów procentowych spadek względem ubiegłego roku, a wynika to z faktu, że gaz, będąc tak drogi w tym roku, ponad w tej chwili już 3 dolary za MMBTU, staje się mniej konkurencyjny wobec węgla. Węgla, który no, po prostu zyska 4 punkty procentowe, zwiększając swój udział w produkcji energii elektrycznej do 26%. Natomiast popyt w tym tygodniu ma wynieść niecałe 81 miliardów stóp sześciennych, przy podaży prawie 91 miliardów stóp sześciennych, ale w przyszłym tygodniu ma wzrosnąć do 85,4 miliarda stóp sześciennych, w związku z tym, że zaczynają się pojawiać wyższe temperatury, czyli wzrost konsumpcji niezbędnej do zasilania klimatyzatorów. Co warto bym podkreślić, zapotrzebowanie jest dość istotne, ponieważ 1 gigawat energii słonecznej, 1 gigawat energii elektrycznej, przepraszam, nie słonecznej, a elektrycznej, pozwala zasilić około miliona domów w normalnym sezonie. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się upały, zwłaszcza tutaj w największych, najbardziej upalnych stanach, takich jak Kalifornia, Teksas, Nowa Anglia czy środkowych Stanach Zjednoczonych, 1 gigawatt energii spada jego zastosowanie z 1 miliona domów do 200 tysięcy, czyli wzrasta zapotrzebowanie energetyczne ze względu na klimatyzatory pięciokrotnie. To dość istotna kwestia, ponieważ pamiętajmy o tych problemach, jakie się pojawiają z energią odnawialną. Ona jest zależna tak naprawdę od czynników zewnętrznych. O ile jeszcze kwestie jakieś geotermalne są, powiedzmy, mniej wpływowe od pogody, to pamiętajmy, że upał zmniejsza nam ilość prądu pozyskiwanego przez elektrownię wodę. No bo jak jest upalnie, jest tej wody mniej, jest niższe ciśnienie itd., itd., nie wnikajmy w szczegóły. Kiedy zerkniemy sobie na kwestie upalnych dni, to jeżeli one są bardzo upalne, nie ma wiatru, no to elektrownie wiatrowe nie pracują, za to solarne pracują w pełnej, że tak powiem, pełną parą, natomiast pracują solarne tylko część doby, no bo z oczywistych względów nie mamy słońca w nocy. W przeciwieństwie właśnie do elektrowni wodnych czy elektrowni wiatrowych, które są w stanie funkcjonować całą dobę pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków, czyli dostatecznej ilości wody lub wiatru. Stąd uważam, że węgiel zostanie wycofany, natomiast gaz w perspektywie długoterminowej będzie bardzo mocno zyskiwał, ponieważ będzie dostępnym, czystszym zamiennikiem węgla i jednocześnie będzie można go zastosować znacznie szybciej, uzupełniać nim te straty wraz oczywiście z elektrowniami jądrowymi, do których też zaczyna świat wracać powoli, mimo po tym, jak zaczął się wycofywać po katastrofie w Fukushimie, to zaczyna wracać, dostrzegając właśnie no, oczywiste braki ze strony energii odnawialnej. Jeżeli chodzi o same wyceny gazu na rynku, to no niestety nie mam tutaj też jakiegoś specjalnie pomysłu. 3,25 wydaje się takim najlogiczniejszym poziomem, do którego się osiągaliśmy na przełomie września i października. Natomiast sezonowo przed latem jeszcze jest chyba za wcześnie na tego typu zwyżki cen. Oczywiście 2019 rok pomijmy, ale zobaczcie, że
marzec, lipiec, to były te okresy, kiedy te ceny nam spadały. Mimo że 2019 też okazał się jednym z najgorętszych okresów, z najgorętszych lat w ostatnich latach, ponieważ w ostatnich kilku latach, w pięciu najgorętszych latach w historii, rokach w historii kalendarzowych, które wystąpiły 2016, 19 i 20, dzierżą w sumie palmę pierwszeństwa. Więc te trzy kalendarzowe lata są, były najgorętsze, a mimo to nie mieliśmy tam jakoś specjalnie zwyżki, więc w tym momencie te ceny są bardzo wysokie. One są związane przede wszystkim właśnie z dużym popytem zagranicznym na gaz amerykański, plus fakt, że spadła liczba nam odbiorców gazowych o 3 w ubiegłym tygodniu i mimo tego, że zapasy nam wzrosły do o 75 miliardów stóp sześciennych, czyli nawet o miliard stóp więcej niż analitycy zakładali, ale co warto podkreślić, są o 3,4% poniżej 5-letniej średniej, czyli mamy bardzo duży, wcześniejszy wypływ gazu, który jeszcze nie został uzupełniony. W tym tygodniu oczywiście i w przyszłym także ten gaz będzie uzupełniany, bo jednak 91 podaży przy 81 albo nawet 85 popytu oznacza, że a popyt jest wraz z eksportem liczony, to oznacza, że powinniśmy mieć dość surowca, żeby go dodawać w przyszłym tygodniu również, znaczy w bieżącym tygodniu, żeby go dodawać do magazynów, czyli też możemy się spodziewać w tym okresie w okolicach właśnie 70 miliardów stóp sześciennych gazu dodanego do magazynów. Zobaczymy, jak to oczywiście wyjdzie w praniu i w czwartek będzie aktualizacja popytu w aktualnościach, natomiast w tej chwili dla mnie gaz jest no nierozgrywalny, bo jesteśmy w bardzo kiepskim momencie, bo jesteśmy tuż powyżej właśnie tych poziomów szczytów z lutego. Wyszliśmy bardzo gwałtownie luką w górę i tak naprawdę na chwilę obecną ja nie widzę dla siebie pozycji na tym właśnie rynku. I zejdziemy sobie na rolny, zaczynając od kawki, która nam po tym potężnym wystrzale zaliczyła odrobinkę zejścia do 145 centów za funt. I tutaj, co mnie zaskakuje, że to zejście jeszcze następuje, ponieważ antyrządowe protesty w Kolumbii, pomimo że rząd wycofał się z pomysłów podatkowych, te protesty nadal trwają, wstrzymały eksport ponad 500 tysięcy 60-kilogramowych worków kawy. I wydawać by się mogło, że to powinno nam zmieniać tą cenę pozytywnie i tak to fundamentalnie też oczywiście widzę. Natomiast jak spojrzymy na zmianę zapasów kawy w amerykańskich magazynach, to zobaczymy, że mamy czwarty tydzień z rzędu dywergencję pomiędzy surowcem, kiedy te zapasy nie tylko przebiły poziom ubiegłoroczny, ale nadal rosną, podczas gdy rok temu nam spadały te zapasy pomimo pandemii, bo przecież maj to już była pandemia globalna. No i w tym tygodniu prawie 25 tysięcy przyrostu, rok temu mieliśmy spadek o 13 tysięcy, te liczby nam rosną. Tak? Ta dywergencja już oczywiście się ciągnie znacznie dłużej, bo od lutego, kiedy ten surowiec tutaj nam też rósł, tu był praktycznie w miejscu w ubiegłym roku, w tym roku nam rósł, więc mamy naprawdę bardzo duże ilości surowca, to oczywiście pochodzenia głównie brazylijskiego. Tutaj Honduras też coś wspominał o tym, że prawdopodobnie będzie miał mniejszy eksport niż było prognozowane ze względów na pogodę, no ale jednak te ceny kawy po prostu bardziej powinny odzwierciedlać stan zapasów niż i to, że mamy ograniczenia jakieś na rynku, tym bardziej, że wszyscy spodziewają się wciąż słabych zbiorów z Brazylii, wciąż jeszcze tutaj nie mamy tych danych wstępnych jakichkolwiek z Brazylii, a przynajmniej ja jeszcze na nie nie trafiłem, żeby cokolwiek więcej o tym powiedzieć. Stąd bardzo prawdopodobny scenariusz, że jeszcze zejdziemy do tych 140 centów i na tym poziomie 140 centów zobaczymy, co dalej. Kwestia kilku sesji, być może właśnie jakieś dane z Brazylii się nam pojawią i pozwolą nam coś tutaj rozpatrzyć na tym właśnie rynku. Więc to wygląda tak w ten sposób z mojej strony. I o kakao było ostatnio, więc myślę, że spojrzymy sobie na pewno jeszcze na któryś surowiec typowo rolny, czyli na pszenicę, która też zanotowała nam potężną korektę. Wyszliśmy z tej strefy, którą mieliśmy tutaj wyznaczoną, to obejmowana przez tą świeczkę z 3 maja i ona tutaj nam po wyjściu było, tak jak mówiłem, jak zawsze jest w przypadku Inside Buya, który co prawda tutaj został naruszony górnie, ale bardzo słabo,
Tutaj mieliśmy gwałtowne wyjście, więc myślę, że też mamy szansę na jeszcze głębszą korektę, jeżeli chodzi o rynek pszenicy, na której aż tak dużo się nie dzieje, ponieważ rating pszenicy francuskiej zatrzymał się po 4 tygodniach spadków na poziomie 79% ocenianych ziaren na poziomie dobrym lub bardzo dobrym. Oczywiście dane dotyczące z raportu USDA, dzisiaj mamy raport amerykański, więc on może nam te spadki pogłębić, jeżeli faktycznie tutaj będziemy mieli dobrą ocenę tych ziaren, jeżeli chodzi o jakość. Już myślę, że zacznie się, nie jestem pewien, czy dziś, w tym tygodniu, czy za tydzień się pojawią już oceny upraw letnich w szerszym zakresie, bo już w ubiegłym tygodniu pierwsze uprawy tegoroczne zostały oceniane jakościowo, nie tylko uprawy pszenicy ozimej, więc tutaj może się nam odrobinkę coś wydarzyć na tym raporcie dzisiejszym, jeżeli faktycznie USDA już zacznie publikować kwestie związane z jakością. Tak więc ja też jestem tutaj odrobinkę negatywnie nastawiony, jeżeli chodzi o pszenicę. Kwestia 650 centów myślę, że jest w zasięgu, aczkolwiek trzeba uważać na dojście do poziomu SMA 55, czy nie zejdziemy niżej. Tutaj to kółeczko myślę, że możemy wywalić, bo ono nam do niczego już nie jest potrzebne, ale tak jak mówię, wyszło. Wyszliśmy z tych zakresów. Myślę, że możemy spokojnie skrócić ten zakres, żeby pokazać właśnie, jak to na tym rynku było. Zresztą, jaki to był zakres, byście widzieli wcześniej, no bo przecież ten wykres, ten prostokąt, już któryś program tutaj nam wisiał. Tak więc raczej negatywnie, bo wygląda na to, że będzie lepiej z pszenicą, niż wszyscy sądzili wcześniej. To jest cukier. No na cukrze też mamy wyjście powoli z dużych graczy, z pozycji, co nam poskutkowało oczywiście przy dojściu do 18 centów sporą przeceną o 1 centa, ale zobaczcie, że cały czas poruszamy się tak naprawdę od połowy kwietnia, od miesiąca poruszamy się w zakresie od tego dołka 16,60 do szczytu 18,25, który mieliśmy ostatnio, a tak naprawdę większość świeczek jest w zakresie wyznaczonym przez FIBO, czyli 17,1, 17,8 centów za funt, jeżeli chodzi o cukier. O ukraińskiej spółce cukrowej, a także o prognozach amerykańskich na stronie surowcowe info, bo ja chciałem odpalić jeszcze na sam koniec rynek soi, gdzie zobaczcie, jak potężną luką żeśmy się otworzyli. W przypadku soi, te ceny nam spadają, ponieważ w tym roku jest prognozowany bardzo wysoki import soi do Stanów Zjednoczonych przez Brazylię. To rzadka rzecz. Zazwyczaj ten poziom importu soi jest symboliczny, bliski zera. W tym roku już jest to co najmniej 208 tysięcy ton soi, ze względu na to, że jest ona po prostu tańsza, brazylijska. I tu na myśl przychodzi nam rekordowy 2014 rok, kiedy Stany Zjednoczone zaimportowały z Brazylii około 1 000 000 ton. Pojawiają się pogłoski, że w tym roku kalendarzowym też Stany Zjednoczone mogą dobić do tych poziomów, jeżeli tak wysokie ceny będą. Czy to rynek sobie wziął tak mocno do serca? Najprawdopodobniej. Ta sytuacja z takiego olbrzymiego zejścia na olbrzymiej luce, zobaczcie, że przecież ta luka bez żadnego większego obrotu się tutaj wydarzyła. Poprzedni dzień 100 tysięcy, czyli też jakiś taki poziom, który no nie jest jakimś poziomem mocno nadzwyczajnym, aczkolwiek myślę, że możemy go sobie spokojnie jako taki poziom, powiedzmy, psychologiczny gdzieś tutaj oznakować. Jeżeli chodzi o wolumen, to widzimy, że mieliśmy w ostatnich sesjach oczywiście wzrostowy wolumen na dużym wolumenie te wzrosty. Teraz, jeżeli byśmy się utrzymali z tymi spadkami na małym wolumenie, to by to oznaczało tylko korektę, natomiast bardzo możliwe, że następuje tutaj jakaś głębsza korekta. I czy ta głębsza korekta nam sięgnie poniżej 1500 do 1400, tak jakbym uważał, że jest to jak najbardziej racjonalne, zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, w praniu oczywiście. Z kolei eksport z USA też nam spadł. W pierwszym tygodniu maja wyniósł 94,3 tysiąca ziaren z ubiegłorocznych zbiorów i 102,5 tysiąca z tegorocznych zbiorów, więc też Amerykanie nie mają jakichś pozytywnych mega perspektyw. I jeszcze pół minutki, słuchajcie, bo na sam koniec mówiłem, przynajmniej na początku, że chcę wspomnieć o pewnych rzeczach. Słuchajcie, pewne rzeczy, pewne osoby, które ja bardzo cenię, też stawiałem czasem komentarze i też tutaj myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać Smart Soap.
skomentował mój ostatni materiał z czwartku i powiem szczerze, że Kamil, naprawdę dzięki wielkie za ten komentarz. Tego typu, no biorąc pod uwagę, tak, że nie mam jakiegoś innego przelicznika oprócz wyświetleń i waszych komentarzy, to jest no, jedyna zapłata, jaką gdzieś od was mogę otrzymać. W związku z tym, dlatego naprawdę, wszelka merytoryczna kwestia związana z tym, co byście chcieli w programie, czego byście nie chcieli, czego mniej, czego więcej, jak najbardziej oczywiście też zapraszam do zostawiania, bo program tworzę dla was, więc jakkolwiek coś poruszyć mogę, pomóc, to dajcie znać w komentarzu, dajcie też znać, co się podoba, co się nie podoba, bo ten program no, też chcę dostosować do waszych oczekiwań, do waszych potrzeb, bo ten program po to właśnie powstaje, tak, jak widzicie, ani tu nie mam żadnego Patronite'a, ani żadnej innej formy wsparcia finansowego, ani tutaj nie, no, jest dostawca oprogramowania dla mnie, 3D Team, którego serdecznie polecam, natomiast no, dostaję od nich oprogramowanie, to jest Icon, nie jest to żadna forma gotówkowa jej współpracy, tylko typowo barterowa wymiana, gdzie bardzo też serdecznie im dziękuję za tą wymianę, bo też jestem za to bardzo wdzięczny, żeby tu nie było, natomiast program robię właśnie dla was, żebyście też mieli lepszy pogląd na te sytuacje, gdzie zresztą komentarze się pojawiają na temat Kamila, od Kamila czy od innych osób właśnie na temat tych rzeczy, które ja pokazuję, takich nieoczywistych powiązań. Do Kamila też oczywiście zapraszam na kanał, wrzucę też linka do opisu odcinka, tak więc będziecie mogli bardzo łatwo zasubskrybować, bo też Kamil oczywiście inne instrumenty, inne rynki, inny interwał czasowy niż surowcowe info, ale jak najbardziej wartościowe materiały. Kamil jest jednym z najlepszych moim zdaniem traderów na polskim rynku. Tak więc ja dzięki wielkie za dzień dzisiejszy. Polecam Kamila, polecam też tak jak mówiłem subskrybowanie, dzielenie się moim programem. Życzę udanych transakcji, do zobaczenia w czwartek i powiem szczerze, że no, dzisiejszy program z trochę poślizgiem powstał. Jak będzie z programami w przyszłym tygodniu, ciężko mi powiedzieć. Mam pewne kwestie poza rynkowe do ogarnięcia i może być mi bardzo trudno pewne rzeczy ogarnąć. Ale i tak postaram się coś przygotować, nawet jeżeli to nie będzie pełny program, nie będzie, czy nawet nie, jeśli by się miało zdarzyć, odpukać, że nie będzie programu, to i tak coś dla was postaram się mieć ogarniętego. Stany magazynowe to absolutne minimum, czy w czwartek właśnie ceny spotowe gazu, liczba te dane, które w czwartek publikuję co tydzień, bo nie, spotowe są w poniedziałki. Więc jest kilka danych, które publikuję w czwartek, tak, Progress, jest kilka właśnie danych poniedziałkowych, to one się na pewno pojawią. W przyszłym tygodniu też będą już dane dotyczące miesięcznych statystyk dla surowców na przyszły, na czerwiec, no bo już będziemy w ostatnim tygodniu, jesteśmy w przedostatnim tygodniu maja, więc będzie się działo. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w czwartek. Dzięki, cześć.